Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elsbeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z dodatku do Dying Light 2, Blood Ties. Ejku. Chciałabym skończyć już, dziękuję! Miło było, pa. Prawie. No i co? I powiesz. Widzisz ten budynek? W środku jest ukryty właz do tuneli pod głównym kompleksem. Ukryty? Po mojej ostatniej walce wymknąłem się nim na zewnątrz. Wtedy mało kto o nim wiedział. To co tu robią strażnicy? O, byłoby ich więcej, gdyby wiedzieli. Albo w ogóle zasypaliby wejście. No, chyba że do czegoś im służy. Nie mamy wyjścia. To jedyny sposób, żeby wejść do Ciro. Idź pierwszy. Jakby co, będę cię osłaniał. Tylko po cichu. Jeśli się zorientują, wezwą posiłki. Po cichu. Ja nie lubię po cichu. Dzięki, po cichu. Gdzie wy jesteście? Mogę rzucić coś w nich? A, pieniążki. Możesz Tam mi rzucić. A którędy mogę? Którędy nie mogę? A nigdzie nie możesz. Ja, krzaczki! Nie ruszam się. To właśnie, że się ruszasz. Ogar? Właściwie skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo, ale wczołgałem się pod furgon, którym wożą zawodników. Sprytne. Niebezpieczne. Też chcesz być sprytny? To nie daj się złapać i tyle nie gadaj. To się przy... Utkaj. Utkaj się, gościu. Cicho? Odsuń się, bo byś ktoś na drodze do szczęścia. I miłość, jasne. Nie? Lady? Lady, no najwyraźniej. Tam stoi. Tam idzie. A tam leży. Bardzo się... No idźcie sobie, bo ja chcę iść. Ty się nie odwracaj. Bo cię sprzątnę. Będziesz leżeć jak tamten twój kolega. Nie widzicie mnie? Jasne, kurde, wiecie co, ale głupota. No idź w lewo, ja pójdę w prawo. Będzie zadowolony chyba. Ja będę zadowolona, szybko to zrobię. Amen. Coś tam było. Mniejsza z tym. Krzaczki tu są. Patrz, kochani, krzaczki. Takie wymuszanie i zrobienia misji szkradania. O, kosz na się. Tam się obszukał, ha. Dobra, tam ktoś był. Tylko nie wiem, w którą stronę poszedł. To i... Panie, trzeba cię... Dobrze się... po co tą pałkę, żeś wycie... Po co? Na co? Jestem pod murkiem, chodź tu. No, tam jest ze cech. A, nie. A, idę od drugiej strony. Mogę od boku? Hello, stójcie se. Bo tak. Da się tu jakieś od tej strony jakoś to? O, właśnie jakoś tak. Musi się dać, no. Halo, jestem. Nie ma mowy.
Jak nie ma mowy? Jestem, nie ma mowy. Ale jestem. To. Aha, to są te. To drugie zadanie, to poboczne. Znaczy, no. To, co nie zrobiłam, chyba, nie? Tak. Kawy. Run? Tak? Znalazłem plakat. Astrid była sławna, tak? Bardzo, przynajmniej jak na Villador. Prowadziła jeden z najpopularniejszych programów politycznych w Europie. Była bezkompromisową dziennikarką. Ludzie ją uwielbiali. No, aż przestali. Ha. Znalazłem włas. Nie ma szans, żeby o nim nie wiedzieli. Co ty kurwa robisz? Nic. Ci na zewnątrz zaraz się zorientują, że jednego nie ma. Dobra, zajmę się tym i ukryję ciało. Idź, zanim ktoś nas zobaczy. Musiałam, się przebierzesz. Nie. Nic nie widzę. Jak to zwykle ja... Tam ktoś? Ziębiaki! O, duży miś! Znaczy nie miś, ty nie jesteś miś. Tak, kółeczko musiałam zrobić, bo musiałam... Znalazłeś go! Ciszej! To nie jest więzienie, a magazyn zarażonych. Cholera! Nie wiedziałem. Jakie tam leży? Dasz radę się przekraść. Pracuję nad tym. Już przyszedł. Aha, wszyscy go obudzeni. No dobra. Dawno nie biliśmy ząbiaków. Odmiana. A ty kto ty jesteś? Nie skacz, kurde, idę do ciebie, Boże drogi. Co to za... Ojej, nie wytrzymałości. Boże drogi. Skąd przejdzie? Wydaje mi się, że nie. A ty tam krzycz sobie. Nie wlezie. Do jutra możesz. Nie, kochanie, wystarczy. Machania. Co smacz... Czy on mi skoczył? Nie wiem, myślałam, że ten z tamtej strony mi skoczył na tą... Nie no, gdzie no... I tak musiałam załatwić, bo muszę pogłówkować, jak się dostać na górę. Jak tam skoczyć, ale to... O właśnie. Trzeba zrobić dookoła. Pobudka! Zdążyłam. Muszę asasyna, ale to jutro sobie nastąpić. Ja bym chciała... Dysmanten muszę też pomacać. I... Skończyć dzisiaj ten dodatek śmieszny. Może nie, może tak, może nie. To zależy od mojej głowy. Od tego, czy nie będzie mnie bardzo boleć. Bardziej niż teraz. Ale pobudka zombiaki! Mam nadzieję, że nie będę musiała zrobić wszystkich tych wyzwań, tej areny, wszystkich.
Od A do, no od A do Z, powiedzmy. Żeby skończyć fabułę jako dodatku. Bo jak tak, to... Bieganie po ścianach. Kakanie po krzyżu, what? WTF, jakim krzyżu? Nie takim, jak myślę. Udało się. Widzę kraty. Aha. To tutaj trzymają więźniów. Chiro? Halo, jest tu kto? Albo za karę. Za karę siedzicie? Bo nie mogę już. Nie mogę! Jak nie mogę? Potrzebuję lekarza! Chiro! Znasz Chiro? Aiden, to ja! Roy! Nie kojarzę cię. O, zombiak. No łatwe to łatwe, nie będę dwóch wytrychów zużywać. Łatwe miało być, halo. O, wiesz, gdzie jest Chiro? Pomóż mi! Chiro. Nie wiem. Zabrali go na arenę i pewnie nakarmią nim zarażonych. Kurwa! Którędy? Tam! Tym korytarzem! Nie może najpierw go ten? Rozwiąż go może? I innych więźniów, ale których? Nie no, dobra, no to tu. No i co? Czy będzie to warte grzechu? Nie wiem. Wykonamy się. Bo gdzie jeszcze jest ktoś? Zajęłeś się. Może tam dalej. Aha, tu. Dobra. Jeszcze wolniej. Nie no, raczej zdążę tam dojść. Dobra. Lecim! Nie trafię. Już idę. A, czemu ja klikam z automatu? Aha! Będę żałować, co? Dzięki, gry. O kurde, o mamo, o Jezus Maryja! Super, zajebiście, Brawo. Weź mnie nie mackaj, zombiaku. No nie zdążę. Halo? Halo, chciałam być dobra. Chciałam być dobra! Wszystkich ura... Mogę od nowa. Nie, nie udało się, kurde. Nie, no bo nie wiedziałam drogi. Daj uwolni! Jesus! Dobra, teraz szybciej. Dobra, teraz rozwalam. Nie, tu jest dobra. Gdzie jest? Skupię się. Tak, brawo, baw się w... Wolniej ich tak. Kochane, poczekaj, musisz sobie wytworzyć wytrychy. Gdzie one są, ślepa jestem, jak zwykle. No tak, no bo zmieniły wyglądowo. Gdzie? Mogę mieć 3000 wytrychów. Dzięki. Wystarczy.
Dobra. No mam nadzieję, że mi starczy czasu. Nie. Aha. Nie, nie mogę spaść po prostu i tyle. O ja cię. Kurwe. Ale nawet jak i spadnę, to i tak to już szybko się tu sta... Wow, nie mackaj. Pewnie szybciej, lepiej... Szybciej, jak spadniecie faktycznie. Już lecę! Kochanie, zdążę! Nie wiem, czy zdążę, ale zdążę! Włączę latarkę. Aha, psy sła i dym wkurza. Boisz się walczyć, Fer? Nie lubisz równej walki, co? Dla chodź do mnie. Bo zobaczymy, że jesteś tchórzem. No dalej uciekaj! Bijemy się? Bijemy się? A co wyciągnę? Moją pałkę. Ała! Ała, czemu... Opaska wibru. Ciekawe. A, bo ty... Kochani, nie podpalaj mnie... Kochani, no co to za obrót pół obrotu? Co ty Chuck Norris jesteś? Wytyfy! Ej nie, chciałam go pokonać! Dajcie jeszcze raz! Słyszałam co innego. Kara za przerwanie walki, drodzy widzowie. Prawdziwe multum możliwości. To co zrobimy z tym intruzem? Ty, do mojej loży. Już, ruchy. Ej, chciałam się popieścić. Zostawcie. A teraz opowiem ci historię. Była sobie silna kobieta w świecie mężczyzn, którzy myśleli, że nikt poza nimi nie ma prawa być silnym. Walczyła, aby dostać się na szczyt i wygrała. Tylko, że na chwilę przed końcem świata. I już. Wszystko. Podobało ci się? Nie. Nie. Prawda? Jakaś taka krótka i bez puenty. Dlatego ją zmieniłam. Przyszła pandemia, ale to nie był koniec. To był dopiero początek. Carnage Hall to moje dziedzictwo. Moje dziecko. Raczej Bankard. Nie. Ojcem jest cała ludzkość. To ja kazałam włączyć światła UV, żeby przerwać walkę. Jak myślisz, dlaczego? Inaczej Chacha by mnie zabił. Właśnie. A to byłaby wielka strata. Publiczność cię uwielbia, a ja od pewnego czasu rozglądam się za nowym czempionem. Czyli chcesz, żebym zabił Chachę? Chcę, żebyś robił to, co wszyscy inni zawodnicy. Piął się w rankingu, a potem się zobaczy. Czyli się dogadaliśmy? Nie. Najpierw mi coś wytłumacz. Czego jeszcze nie rozumiesz? Dlaczego zarażeni nie ruszali Chachy? No proszę, zauważyłeś. Niesamowite, prawda? Ta, no więc? Może się go boją? Ciekawe. Powiesz mi czy nie? Może później, jak sobie zasłużysz. A co? Widzisz, Aiden... Aiden? Nienocny biegacz? Daj spokój. To dobre dla idiotów, którzy płacą za wstęp. Owszem, to spektakl,
ale potrzebne. Komu? Wszystkim. Ludzie zawsze będą potrzebować dwóch rzeczy. Chleba i igrzysk. Nawet stróżowie to rozumieją. SP wie, co tu się dzieje? Nie, ale wiedzą, że Carnage Hall rozładowuje napięcie, które inaczej znalazłoby inne ujście. Czyli co, robisz to dla idei? Oczywiście, że nie. Po prostu dbam o interes. Czyli się dogadaliśmy? Powiedzmy. Tak, ale pod jednym warunkiem. Podoba mi się twoja bezczelność. Słucham. Wypuścisz Chiro. Kogo? Chłopaka, który przeżył tę jatkę. Dlaczego? Kim on dla ciebie jest? Dzi mi kasę. Przyjaciel, tak, powiedzmy. Przyjacielem. Dobrze, niech idzie. Potraktuj to jako zaliczkę na poczet udanej współpracy. Lubisz opera Aiden? Pewnie nie. A to muzyka mojej duszy. Po latach ludzkość wróciła na rzymskie areny. Kiedy znowu usłyszysz ten utwór, będę czekała na ciebie tutaj, w biurze. Wiesz, że możemy sobie pomóc. A teraz leć do swojego kolegi. A, kocha... Nie, kurde, Eriska, uspokój się, nie to. Green screena masz, no super. Takiego dużego. A mam mini. Nigdy nie widziałem takiej walki. No dzięki. I on jest. Severus, ty dwulicowa kanalium. Nie jesteś. Ale jak się stąd chodzi? Aiden, mów do mnie. Chiro jest cały. Potłuczony, ale on żywy. Jest ten. Gdzie? Dopiero mają go wypuścić. Wypuścić? Dogadałem się z Astrid. Cholera. Co? Mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Poradzę sobie. Jak go spotkasz, powiedz, że czekam w ogrodzie. W budynku, w którym się spotkaliśmy. Aiden! Średnio potrafię dziękować. Ale... Zwycięstwo jest mi... Dzięki. Ale... Dzięki. A gdzie on je? Aiden, byłeś tak blisko. Mogłeś to skończyć. Tak czy siak, już niedługo. Halo? Gdzie jest piękny? Jak się mogę dostać na to piętro wyżej, to po środku? Tam są fanty. Szybko zgasił mi światło. Nie wiem, gdzie jest. Halo, gdzie jest? Tutaj jest? Chiro! Cześć, Aiden. Głupie pytanie, ale wszystko w porządku? Tak. Jestem... zmęczony, to wszystko. Piwko? Tak. Okej. Okay. Już ci lepiej? Nie, ale za parę piw będzie dobrze. Proszę. Dzięki za pomoc na arenie. Serio, doceniam to. Kapelusz mu oddaty, nie? A, najważniejsze, że to już koniec. Koniec czego? No, jesteś wolny. Wiem, Astrid awansowała mnie na zawodnika. Psy. Co? Wybrała mi zajebiste imię. Kain. Kain! Wiesz, no jak ten gość z Biblii. O czym ty kurwa mówisz? Obiecała mi, że cię wypuści. No i wypuściła. To co tu jeszcze robisz, Chiro? Nie Chiro, Kain. To samo co ty. Chiro, kurwa. Wiesz, przez co twój ojciec i ja musieliśmy przejść, żeby cię stąd... Mój ojciec? Czyli on cię przysłał. Słuchaj,
On czeka na ciebie na zewnątrz. Pierdol się, Aiden. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie dlatego, że jesteśmy. Niewdzięczny gnojek. Mój ojciec chciał, żebym przegrał. Zrobił wszystko, żeby mi się nie udało. Pierdol się. Apkę sypsać. Tyłek. Oj, Boziu. Do finału zawodu? Już, no chcę skończyć grę. Znaje się bez bicia. Nie, to jeszcze nie będzie koniec, nie sądzę. Aiden, co z Chiro? Przecież mieliście przyjść. Sprawy się skomplikowały. Nie przesadzaj od cholery tu strażników. Czekam na zewnątrz. Really? Mam się wrócić? No dobra, pójdę. Opcjonalne żadanie. Możecie... Tak, możecie iść lub nie możecie. Nie możecie iść. Możecie, a... Nie chcecie... Jeśli chcecie, to możecie, a jeśli nie chcecie, to nie musicie. O. Ale dobrze by było powiedzieć, że Szynuś jest głupi. W którą stronę mam biegnąć? Prawdziwych gladiatorów już nie ma. Daleko? Daleko. Ostatni rzem ten. Oni tu zmienili? Boziu, zmienili. Tu przedtem była brama i żem narzekała, że nie mogłam przejść. I poszłam się przespać, bo myślałam, że nie przejdę. Brama dalej była. Starczyło tylko górą przeskoczyć. Brawo ja. Panie mi się pewnie... Aha. Żeśmy się ostatnio pożarli. Boże, jak się kłócimy, to jest dziwnie. Mówiłam wam ostatnio, że kabel potrzebuje. Taki USB typu C, taki jak do telefonów tych teraz są. No bo jeden mi poszedł, ten oryginalny, co miałam przy starym telefonie, tyle lat go miałam. Drugi już też zaczął mi przerywać przez weekend, więc ja już mam nauczkę lekką. Bo pamiętam, że... ale to wtedy były ładowarki ze stałymi kablami. I mi się telefon zepsuł przez to. Przez to, że kabel już był zepsuty. Teraz powiem wam resztę. Gdzie? O jest. Dobra, to jeszcze nie. I mi się zepsuł i ekran, i ten, i... szkoda gadać. Więc mam lekki uraz. Lekki uraz. Więc mówię mu już po raz. Już w zeszłym roku mówiłam, że ten mi się ten zepsuł i potrzebuje kabla. Nie, bo my mamy dużo kabli w chałupie. Gdzie Chiro? Ogar, jest problem. Nadal chcę walczyć. Kurwa, cholerny gówniarz, głupi cholerny gówniarz! Idę tam, idę i urwę mu łeb! Zabiją cię! Mam to gdzieś. No nie idź, no nie, ty bo... nie pomożesz, Chiro. Ja muszę go stąd wyciągnąć. Muszę. Może nie musisz, jeśli sam wyjdzie. Co ty pieprzysz? Jak pokonam Czachę, Chiro chce go dorwać. Jak Czacha umrze, odpuści. Nie no, zajebisty plan. Tylko, że niewykonalny. Nie pokonasz Czachy, Aiden. Masz lepszy pomysł? Dobra. Znajdź moją kwaterę. Trzymałem tam broń turniejową i pancerz. Świetnie, potrzebne mi stare graty. Jeśli chcesz pokonać Czachę, to tak. Tą bronią wygrałem turniej. Ogar, to było lata temu. Przestań pieprzyć i słuchaj. To świetny sprzęt, od lat nieużywany. Zrobiony przez Tatsuo specjalnie dla mnie, a nie jakieś stare graty. No dalej, leć do mojej kwatery. No dobrze, dobrze. Mogę spróbować. No raczej musisz.
No więc mówiłam, że nie mam. Kabla, no proszę go, kurde, najwyraźniej, no. Teraz się nie będę powtarzać najwyraźniej i ten. No i zaczęło mi szwankować coraz bardziej. Ja potrzebuję takiego kabla z przesyłem, taki, żebym ja pada podpięła pod PlayStation. Do komputera. Ale nie, mamy kable, mamy tyle kabli i będziesz kupować kable, no. Myślałam, że go... I dał mi jakiś taki beznadziejny kabel. Ja mówię, że nie potrzebuję takiego kabla, tylko mówię mu, że... Żebym... Bo bardziej, bo to taki zwykły, może byś mnie to lotto, bo żeby podładować telefon to wystarczy, ale żeby mi... Pad działał od konsoli na komputerze, jak podepnę, to potrzebuję mieć przesył. No ale nie, żebym się wkurzyła i... Może nie rzuciłam tym kablem, ale oddałam, niech sobie psa. Nie chcę od niego nic. Myślałam, co trzeba ładować tym moim zepsutym, powiedzmy, kablem. Jakieś błąty miał wielce, to nie ładuję telefonu, nie muszę. Nie muszę ładować telefonu w nosie, to mam. No i żebym poszła, obraziłam się, kuźwa. To ten facet, co uratował życie tam. Masakra. Poszła, bo też głowa mi zaczęła, jak mówiłem. Druga strona migrena. A nie mogę wziąć. Wzięłabym chętnie tą moją tabletkę, co miałam przepisaną od lekarki. Ale nie mogę mieszać tej, co miałam wcześniej, z tą, co teraz. Nie mogę ich mieszać. Mech. No i poszłam, przebrałam się, poszłam, bo żeśmy wrócili do jego znajomych. No i poszłam do łóżka się położyć, bo żebym się ten... Było mi przykro i tak dalej. I oprócz tego, tak jak mówię, głowa mnie męczyła. Zaczęła mnie męczyć. 10 minut minęło przed kablem innym. Ja pierdzie. Przed innym kablem. Żebym ten sprawdziła. Czy on będzie dobry? Nie będzie. Znaczy nie wiem, bo muszę sprawdzić, bo jakimś cudem dziwnym... ten jeden mi niby pokazuje, że jak podepnę telefon... do komputera, to mi wykrywa, a ten wcześniejszy... Nie wykrywał. A czemu ja tu wlazłam? Przecież tu nie ma nic. Chyba się tu nie... Chłopie! Co? No przecież tam nic nie ma. Gdzie ja bym... Czemu mnie tu pokierowało? To jest grane. Widzieliście, szczerze. No a teraz stąd nie wyjdę. Ej, świetnie. Czemu mnie to tu pokierowało? Przepraszam bardzo. Nie mogę. Myślałam, że jakieś dodatkowe coś, no nie. Nie. Jakiś świeżak podobno przeżył noc terroru. A gdzie jest ten jego... Zmieszałeś się w cudzą walkę. A zbić się wściekł. Gdzie jest jego ta miejscówka? Tego. No bo to jest ta nasza, a to nie jest... To nie jest to. No bo ona mówi, żeby iść... Czy dalej jest to w ten? Wypisane. Przejść do finału, ale... Dzięki, gro. Powiedział, żebyśmy poszli do jego tego.
A nie mogę. Ale ta gra jest, wiesz... Ach, od sobie. Piękny dzień na śmierć, nieprawdaż? Znaczy, oczywiście... Gorilla! Mogę zrobić gorilla. Poziom trudny. Mogę? Ale... A, taki miło strzał! O Jezus Maryja! No super. Jezu. To... No fajnie, to... Kurwa! No i co ty nie powiesz? No byś zapędził kuśba to robi, przepraszam. Jakim cudem? No co ty nie powiesz? A te liny to poch... A to co to jest? O, granaty. Widzieliście to? Ła! Zablokowałam się, kur... A nie stuknij mnie, żebym mógł stąd wy... Mogę to oglądać cały dzień! No i zwiesił mnie, kur... Przepraszam, że krzyczę, ale wkurzona jestem. A widzicie, że ja stąd nie wyjdę teraz? No i super, kuźba. Fajnie. Pięknie, ja zawsze potrafię... Zawsze potrafię zepsuć grę. Zawsze. Super. Nie, jeszcze raz chcę. O, maestro mordobicia. Jeszcze raz. Nie to, że chciałam się ukryć, tylko chciałam pozbierać te bombki. Następna niespodzianka sprawi, że wasz świat na tym wszystko zada. Prezentuje kataklizm! Coś nowego? Fajnie, że... Tylko nie spadnijcie z krzeseł! Nie no, to jest jakieś takie... To było do krwi! To jest ogarnięcie. Nieźle! No, pokaż. No, teraz... Zabolę cię, kurde! No zaraz mnie zabolę. Jak się odwróci. A nie, nie skacz na... Nie. No i co? O, ja? Hello? Na co liczysz? Nie, kurde. Udało się, hura, to nie jest trudno. Nowe cedmatu handlu. Czy ja muszę wszystko dzisiaj zrobić? Znaczy, mam na myśli, że wszystko... Aha, w ogóle odcinek dałoby się skończyć. No dobra. Cedycja sami... Syku, my się chcę przy okazji... Więc mogę... Dobrze, wiecie co, skończymy sobie jutro, co? Nie, nie sądzę, żeby jutro ostatni już był, ale już to wie, zobaczymy. Nie, nie sądzę, jeszcze tak dwa, może zgaduję. Naprawdę nieźle zaszalałeś na arenie. No dzięki. Trenuję z tyłek.
Nie, dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś państw stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my YouTube, bo mi zajęło to około 5 godzin, nawet nie całe, tam 4 coś tam, 20, 30, na dodatek, zobaczymy. Jutro, ostatni, nie sądzę. No ale zobaczymy. A zaraz będzie, ej, koniec, o kur, naprawdę. Dobrze, no nic, dzięki, cześć.